Siema, siema, tu Wojtek, kanał rockday.pl. Długo wyczekiwany moment, gdyż chciałem wam pokazać super produkt. Firma Red Music, polska firma produkująca kable, różnego rodzaju kable. Ja chciałem się skupić przede wszystkim na kablach do gitary. Zakupiłem sobie od nich kabel 3-metrowy. GCF 1130TB, GCF 1130TB 3 metry. No cóż to powiedzieć, ja używam, tak naprawdę ja dość długo już używam kabli firmy Red Music. Tutaj akurat kupiłem od nich taki właśnie fajny, w takim oplot właśnie w kolorze piłki tenisowej. Bardzo, bardzo dobre jest to, że ten kabel dzięki temu się dość mocno wyróżnia, jak gdzieś jak leży na podłodze. Jeden może powiedzieć, że no nie chce, żeby się wyróżniał, żeby był jak najbardziej ukryty. Drugi powie, że no bardzo fajnie, bo jest widoczny, wyraźny. Cóż to tu mamy? Tu mamy taki rzepik, który po prostu organizer do kabli w skrócie. Mam tutaj, ciekawe czy to ręcami urwę. O, mogę nie urwać ręcami, ale spróbujemy otworzyć to. Żeby było zacne. Rozerwę to opakowanie, może wyciągnę. No i co? Spięte wszystko solidnie trytytką, więc Wojtaszek musi sobie mocno pociągnąć ten kabel, żeby go otworzyć. Ale co zrobić? Cóż zrobić? Może jakiś klucz albo coś? No nie wiem. Zaraz to otworzymy. No co tu właśnie jest ważne w tych kablach? Przede wszystkim mi się wydaje, że kolor przyciąga uwagę. To chyba najważniejsza rzecz. Opakowanie. Znaczy dobra, ale tak naprawdę, bo tutaj mamy tak. Żyła jest 1 razy 0,23 mm kwadratowego. Taki bajer. Wysoka zawartość miedzi OFC, czyli bardzo dobrze. Miedziany ekran w oplocie krzyżowym, tak, to jest sposobny, jest tak na krzyż oplata ten kabel, nie mogę go rozwalić, żeby pokazać. Wtyki lutowane cyną bezołowiową. No i co, z dodatkiem srebra jest, tak, oczywiście, złącza J57 i posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla. Bardzo fajny patent. Oplot z włókna syntetycznego. Ściśle nawijany. Mogę dodać jeszcze od siebie to, że ja akurat mam z napisem Wojtek Pietraszek i to na indywidualne zamówienie robią takie kable, żebyście nie myśleli, że po prostu każdy kabel będzie z takim napisem. O, mam pomysł, teraz sobie tym okręcę. O, i udało się, elegancko. Ważne jest to przede wszystkim, że tutaj to solidnie siedzi. Ta końcówka, że nie jest jakaś taka miękka jak w takich kablach za 2 zł. Nie mówiąc, nie chcę przykrości robić firmom, które sprzedają tak gitarę z kablem, ale są często kable dawane do gitary gratis, które są cieniutkie. I ostatnio jeden uczeń kupował właśnie gitarę z takim kablem i on nawet nie za bardzo jeszcze grał, ledwo jeszcze wziął raz gitarę do ręki i kabel nie z tej firmy, tylko z jakiejś chińskiej. Cieniusieńki był tutaj przewód. Po prostu już było widać żyłki miedziane z kabla i już po prostu ledwo wytrzymywał, więc i tak trzeba zmienić kabel na rasowy. Firma Red Music oferuje dużo różnych długości, na wymiar też może być, w sensie na 3 metry i 10 cm też oczywiście zrobią. Różne końcówki też mogą być jak najbardziej. Popatrzcie sobie na ich stronę, jest tu jakiś... Kurde, Wojtas nawet nie umie sobie przytrzymać tego. redsmusic.pl. No, pewnie nie wiem, czy kamera uchwyci. Reds Music razem, redsmusic.pl. I bardzo ważne, że to jest jednak, że to jest kabel polski, że to jest polska marka. Wspieramy polskie firmy, które robią bardzo dobre rzeczy i mi się wydaje, że wręcz to powinno być takie nasze założenie, że no kurczę, jak jest jakaś firma, która robi kable, czy robi wzmacniacze, czy gitary, polska firma, to warto tej firmy kupować sprzęt. Oczywiście może ktoś powiedzieć, ale mają strasznie drogie, nie mówię o kablach.
Ale strasznie drogie mają te gitary, to ja już wolę sobie jakiegoś Chińczyka kupić. No oczywiście, to też taka filozofia kieszeni, albo filozofia określonej ilości pieniędzy w kieszeni, tutaj odgrywa bardzo dużą rolę. Jednak wracając do kabli. Super kable, właśnie będę teraz, zaczynam teraz lekcję i właśnie będę sobie używał. I to nikt nie pomyli, bo to wiadomo, czyli kabel jest, że to jest Wojtasa. I tutaj pozłacane te wtyki. Nie wiem, czy to mi się tylko wydaje, ale to są. Pozłacane są nawet dwie sztuki, dwie końcówki. Oczywiście można zamówić różne końcówki. Dwie kątowe, kątowa prosta, dwie proste, prawda? Więc to jest jakby wedle uznania. No i co? Zabieram się za granie, a zobaczymy się niedługo. Także bajo!